Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Na ten rok zaplanowałam dla siebie głównie zwiększanie swoich kompetencji, podwyższanie kwalifikacji, rozszerzanie wiedzy i aktualizowanie wiedzy, ponieważ już w miarę nadaje się z powrotem do pracy, choć nie powiem, że moja koncentracja jest czymś, czego moglibyście mi pozazdrościć, to łącząc przyjemne z pożytecznym, jako osoba niezwykle praktyczna, będę po prostu nagrywała dla Was o tym, czego aktualnie się uczę. I dzisiaj zaczynamy od kursu Zespół Aspergera w odniesieniu do spektrum zaburzeń autystycznych autorstwa pani Katarzyny Laty, psychologa klinicznego. Opierając się o jej opracowanie, przeprowadzę nas przez historię pobieżną dosyć oczywiście, diagnostyki zespołu Aspergera i autyzmu, a następnie już zupełnie od siebie omówię po pierwsze kontrowersje, po drugie jakieś moje stanowisko, po trzecie zasadność lub bezzasadność diagnozowania się. Myślę, że istnienie osób z zespołem Aspergera jest dość dobrze udokumentowane na kartach historii i raczej nie powinno w nikim budzić wątpliwości, czy to kiedyś występowało, czy nie. Typowa czarownica palona na stosie to jest typowa kobieta z zespołem Aspergera. Typowy szalony naukowiec to jest typowy mężczyzna z zespołem Aspergera. Pop-psychologia, czyli taka bardziej luźna, nie ponosząca odpowiedzialności prawnej za na przykład stawiane przez siebie diagnozy, diagnozuje u wielu postaci historycznych zespół Aspergera. Oczywiście takim sztandarowym jest Albert Einstein. Jednak diagnostyka taka stricte naukowa zaczyna się gdzieś w latach 40. XX wieku. Dzisiaj bardziej znany jest Hans Asperger i jego badania, stąd zespół Aspergera, ale w tych latach 40. jego badania przeszły bez większego echa, ponieważ wówczas o wiele słynniejsze były badania Leo Kannera, amerykańskiego psychiatry, który co prawda nie skupił się na zespole Aspergera, a wyodrębnił jednostkę chorobową, zaburzeniową, autyzm wczesnodziecięcy. Już na samym początku XX wieku Eugen Bleuler w latach 1908-11 opisywał, definiował, wydzielał z obserwacji klinicznej i kategoryzował schizofrenię. On jest twórcą tej koncepcji chorobowej. I tu musicie coś bardzo ważnego zrozumieć. Schizofrenia z pewnością też istniała zawsze, tak jak autyzm istniał zawsze, ale w diagnostyce i klasyfikacjach to są tylko punkty widzenia. Jakiś naukowiec przyjmuje jakiś punkt widzenia, przedstawia argumenty za i świat naukowy przyjmuje to lub nie. To tak działa. Nie 0,1 schizofrenia, to jest jakiś jeden gen i po prostu jest 0,1, ktoś ma schizofrenię, nie ma schizofrenii. To jest zespół pewnych objawów, które zostały przez Eugena Bleulera uznane za jednostkę chorobową, a przez resztę świata medycznego to ujęcie zostało przyjęte. I, co jest bardzo ważne, jednym z objawów schizofrenii opisanych przez Bleulera był autyzm. Przypominam, to były lata w okolicach 1910 roku. Pojawia się pojęcie autyzm w psychiatrii. Nie jako spektrum zaburzeń autystycznych, a jako jeden ze specyficznych objawów schizofrenii. Wycofanie i takie zupełna orientacja w siebie. W ogóle stworzył pojęcie autyzm, pochodząc od greckiego autos, który oznacza ja, mi, sobie, a w Polsce jest miejscowość Mniów i myślę, że mogłaby to być miejscowość, która mogłaby być Mekką autystów właśnie dlatego. To, co opisywał Bleuler, to osoby wycofane z życia społecznego z trudnościami w wyrażaniu emocji, skupione właśnie na sobie, na swoich doświadczeniach, na swoich przeżyciach, na swoich wewnętrznych procesach. I do tego terminu sięgnął później Kanner, opisując autyzm wczesnodziecięcy. I dlatego jest ta nazwa wczesnodziecięcy, bo to nie był autyzm schizofreniczny. I do dziś musicie wiedzieć, że w niektórych ujęciach, w niektórych klasyfikacjach autyzm występuje jako objaw innych zaburzeń. I to już nie jest wiedza z kursu, tylko dodana i dogrzebana oczywiście przeze mnie. Zespołem Aspergera, który wówczas jeszcze nie był zespołem Aspergera oczywiście, zajął się Hans Asperger w swojej pracy doktorskiej. Był wiedeńskim psychiatrą. To już nie były lata świetności szkoły wiedeńskiej. Amerykańskie szkoły wychodziły na prowadzenie, jeśli chodzi o popularność. I powtórzenie sukcesu Freuda, czy nawet Junga, czy nawet Froma było już dość trudne. Jednak to Asperger został zapamiętany ze swoją pracą Psychopatia Autystyczna Okresu Dzieciństwa, dlatego że jego obserwacje były tak trafne, jego wyodrębnienie tej grupy osób było tak trafne, że kiedy ja czytam opis sześcioletniego Fritza, jednego z badanych przez Aspergera chłopców, to ja się sama do siebie uśmiecham. Jest mi to tak bliskie jako aspergerce. Oczywiście Asperger badał chłopców i kwestia w ogóle autyzmu u dziewcząt to jest dużo późniejsza historia. Wówczas byli to chłopcy i spodziewano się, że autyzm dotyczy chłopców. I co Asperger napisał o Fritzu? Pierwsze słowa wypowiedział w wieku 10 miesięcy, dużo wcześniej niż nim umiał chodzić. I tutaj się mogę odnieść do swoich własnych doświadczeń ze sobą. Ja też. To znaczy ja w wieku 11 miesięcy mówiłam już pełnymi zdaniami. Jedna psychiatra mi w to nie uwierzyła. Moja rodzina, moi rodzice, moi dziadkowie gwarantowali, że tak było. Stara, maleńka, mała, stara. Jeszcze siedziałam, a już z nimi dyskutowałam. Również w wieku 11 miesięcy zaczęłam chodzić, ale zarąbałam głową w futrynę, obraziłam się na tę czynność i siedziałam jeszcze 3 czy 4 miesiące na dupsku i tylko gadałam, a nie chodziłam. I to jest takie bardzo charakterystyczne. U osób z zespołem Aspergera jest zazwyczaj przedwczesny rozwój mowy, podczas gdy u autystów w ogóle są problemy z mową, mutyzm lub opóźnienia mowy. Inna osoba w mojej rodzinie, mając 9 miesięcy, już biegała, już nie tylko chodziła, biegała, ale nie mówiła i w dodatku była łysa do wieku 2,5 roku, po czym zaczęła gadać i urosła jej bujna burza loków. Szybko nauczył wypowiadać się zdaniami i wkrótce mówił jak dorosły. To też było charakterystyczne dla mnie, to cała moja rodzina i wszyscy znajomi mojej rodziny, moich rodziców podkreślali właśnie ta stara maleńka. To jest takie typowe dla osób z zespołem Aspergera, że się wyrażają poważnie, nadwyraz poważnie, encyklopedycznie, w ogóle nieadekwatnie do wieku, jeśli chodzi o poważność i skomplikowaność ujmowania przez nich tematu, o którym mówią. Nie był nigdy w stanie zintegrować się z grupą bawiących się dzieci. Jego stosunki z innymi dziećmi nigdy nie były dobre, a tak naprawdę wcale się nimi nie interesował. Doświadczenia dziewczynek są trochę inne. Dziewczynki jednak bardziej mają fokus na grupę społeczną, natomiast u mnie ten fokus bardzo długo się rozwijał. To znaczy moje pierwsze próby kontaktów z grupami wyglądały tak, że mi się po prostu kręciło w głowie, nie wiedziałam, co się dzieje. Kiedy próbowałam się przyłączyć do np. 4-5 dzieci w piaskownicy, ja przestawałam wiedzieć, co się dzieje. Ale tu się pojawia pytanie o to, czy to jest zaburzenie, czy przystosowawczość potrzebna niewielkiej grupie osobników w stadzie. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, to znaczy, co oni robią. Owszem, nie umiałam się do nich przyłączyć, nie rozpoznawałam, nie zauważałam ich twarzy. Świat dookoła przestawał istnieć, owszem, zaczynał jakby wirować, ale ja bardzo dobrze widziałam, jak oni stoją. Siedzą. Bardzo dobrze widziałam, co każde z nich ma w ręce, jakiego koloru i jaki przedmiot. Pytanie, czy to na pewno nie jest przystosowawcze? Widziałam, jak oni się mają, jeśli chodzi o wzajemne rozmiary, wymiary względem siebie, względem mnie. Kto jest duży, kto jest mniejszy, kto jest silniejszy, kto jest słabszy. Rozumiecie? Bardzo dobra, odruchowa, natychmiastowa analiza sytuacji pod innym kątem niż integracja z grupą. Po prostu pod innym kątem niż integracja. Pytanie, czy integracja jest jedynym, co jest przystosowawcze dla człowieka, nie sądzę. Byłam w stanie nawiązać relację z jednym dzieckiem, dwójką max. I to trwało w zasadzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, kiedy to zaczęłam w ogóle rozróżniać po twarzach dzieci z mojej klasy. Wcześniej odróżniałam chyba 4 czy 5 osób. Dziewczynę, z którą próbowałam się zaprzyjaźnić i mi się to udało, klasowego oprawcę, chłopaka, który bardzo dobrze się uczył, jego przyjaciela, który również bardzo dobrze się uczył, był typowym aspergerowcem, który nie potrafił wiązać butów do 6 roku życia, dzisiaj jest człowiekiem sukcesu, i dziewczyna, która się dobrze uczyła. Ale ja w zerówce nie rozpoznawałam jeszcze ich twarzy, ja tylko pamiętałam nazwiska i wiedziałam, gdzie siedzą. Wiedziałam, co ta osoba ma do powiedzenia, jak potrafi czytać przede wszystkim, jak szybko rozwiązuje zadania, które pani nam zadaje, i tyle kojarzyłam. Natomiast gdzieś w połowie pierwszej klasy zaczęłam rozpoznawać ich twarze, czyli w moim przypadku po roku. Niekiedy powtarzał pytanie lub pojedyncze słowo z pytania, które widocznie zrobiło na nim wrażenie. Czasami śpiewał, nie podoba mi się, że mam powiedzieć coś tam. Chociaż właściwe reakcje na ludzi, rzeczy i sytuacje na ogół nie występowały, pozwalał sobie w pełni na wyrażanie swych wewnętrznych impulsów. W tym zakresie najbardziej zauważalne były stereotypowe ruchy. Zaczynał nagle rytmicznie stukać w przedmioty, głośno uderzał w stół, w ścianę, bił inną osobę lub skakał dookoła pokoju. No, pomijając bicie innych osób, to my się po tym jakby rozpoznajemy jako swoi. I to nieważne, czy my wiemy, że mamy Aspergera, czy nie wiemy tego. My się dobieramy naturalnie wśród osób, które w ten sposób mówią i w ten sposób się zachowują. Te zachowania nam się podobają, te zachowania nas rozczulają, wywołują wewnętrzny uśmiech, poczucie swojskości. Takie osoby wydają nam się po prostu atrakcyjne. Przede wszystkim od bardzo wczesnych lat wykazywał zainteresowanie liczbami i rachunkami. Nauczył się liczyć do ponad 100 i potrafił z dużą biegłością wykonywać obliczenia w tym zakresie liczb. Należy przy tym zaznaczyć, że nikt nigdy nie próbował go uczyć, poza odpowiedziami na z rzadka zadawane przez niego pytania. O jego niezwykłych zdolnościach liczenia powiedzieli nam rodzice i zostały one przez nas potwierdzone. I oczywiście jest typowe, że do nas przykleja się wiedza. Często jesteśmy tymi dziećmi, które wydaje się, że nie uważają na zajęciach, które nie muszą zaglądać później w książki, które coś tam sobie rysują, chodzą, kiwają się, a potem się okazuje, że zapamiętały więcej niż inne dzieci, z tego co mówi nauczyciel, lub nawet mają jakby nagrane na taśmę w głowie to, co zostało powiedziane i są w stanie to tworzyć. Ja bardzo długo nie byłam w stanie skorzystać z tego, że ktoś mi odpowiedział na pytanie o drogę. Bardzo mnie to denerwowało, że ja po prostu nie słucham. Zaczepiam człowieka, pytam, a potem go nie słucham i proszę go jeszcze raz, żeby powtórzył, i znowu się okazuje, że go nie słucham i znowu. Aż zorientowałam się, że ja mam to tak jakby właśnie nagrane i mogę odtworzyć to, co on mi powiedział. Automatycznie, bez skupienia się nad tym, bez zastanowienia, mogę to odtworzyć. Ogromna echolalia. No i pisze Asperger, oczywiście dzieci takie można z dostateczną zasadnością uznać zarówno za cudowne, jak i za niedorozwinięte. To, czy my jesteśmy niedorozwinięci, jest kwestią dyskusyjną od chyba 80 lat i nadal jest i nadal będzie. Mi osobiście najbliższy jest model, hipoteza neandertalska, genu neandertalskiego. Absolutnie nie czuję się niedorozwinięta. Co więcej, uważam, i większość autystów, których znam, którzy akceptują siebie, dobrze się ze sobą czują, nie mają innych problemów sprzężonych typu niepełnosprawność intelektualna, głęboka depresja, głęboka fobia społeczna, głęboka nerwica, głębokie poczucie samotności, podleganie przemocy itd., czyli problemy nie wynikające z zespołu Aspergera lub nie wprost. To są osoby, które raczej neurotypowe zdolności poznawcze, neurotypowe potrzeby społeczne i funkcjonowanie społeczne uważają za niedorozwinięte. Od razu też dodam, że poprawność polityczną również uważam za niedorozwiniętą i to dosłownie za niedorozwiniętą emocjonalnie potrzebę ludzi, żeby było miło. Dlatego nie będę używała słów poprawnych politycznie, ponieważ to to, co robi poprawność polityczna z językiem, to, co ludzie w imię poprawności politycznej robią z językiem, jest kuriozalne, śmieszne i zupełnie niepotrzebne moim zdaniem. Niedorozwinięty, to znaczy nieodpowiednio rozwinięty, niewystarczająco rozwinięty. To było bardzo dobre słowo. Nie widzę powodów, żeby z niego rezygnować. W imię coraz to bardziej eufemistycznych wyrażeń. Osobiście ja postrzegam to, jaka jestem, to, jacy są inni autyści, jako wielki i fantastyczny indywidualizm, który nie może oczywiście być charakterystyczny, być cechą dużej ilości osób, bo ewolucyjnie to by nie miało prawa się udać. Taki przykład anegdotyczny. Ja byłam na pierwszym roku studiów licencjackich z animacji społeczno-kulturalnej. Wcześniej to była specjalizacja na 2 ostatnich latach studiów jednolitych. Stworzono moją grupę z samych indywidualistów, gdzie byliśmy. Egzamin miał formę rozmowy z całą komisją o kilku książkach. Potem był po mnie jeszcze jeden rocznik, a potem to zamknęli i z powrotem przenieśli na uzupełniające. Dlaczego? Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego jak banda indywidualistów. Dlatego, że to, jak zachowywały się te dwie grupy, to był skandal i granda. Oczywiście super wysokie średnie, oczywiście niezwykła kreatywność, ale stopień rozwydrzenia grupy indywidualistów dobranych pod względem tego, że są indywidualistami, to jest coś po prostu niesamowitego. Przykłady. Modelka, która w czasie zajęć nie wychodzi nawet, kiedy dzwoni jej telefon, i w czasie po prostu ćwiczeń, gdzie jest 20 osób, ona rozmawia z agencją. Prowadzący wytrzeszcza oczy i się pyta w ogóle, co jest. A inni mówią, no ona tak ma. Inny przykład. Bardzo niefajna profesorka, naprawdę bardzo niefajna. Bardzo niegrzecznie zachowująca wobec studentów, to prawda, obraźliwie. Zepchnięta ze schodów. Kolejny przykład. Część grupy, zajęcia, na których powinno być 25 osób. Na liście 25 osób. Naprawdę w klasie, w sali 12, 13. Również bardzo stara profesorka, niedowidząca, niedosłysząca, nie mająca siły się wykłócać ze studentami, powtarzająca chyba od lat to samo, potwornie nudna. Z tych 13 osób 5 eleganckich dziewcząt z bardzo wysoką średnią pije wódkę normalnie na zajęciach i się z tym nie kryje. Do tego mają włączony wiatrak i robią malutkie samolociki i je puszczają na podmuchu tego wiatraka, nie? I takich rzeczy się działo na moich studiach w tej pierwszej grupie bardzo dużo. Później, kiedy już byłam na uzupełniających, nie. Bo już nie byli to studenci wybrani według klucza indywidualności, indywidualizmu, więc nie może być za dużo indywidualistów, bo wśród indywidualistów po pierwsze poziom narcyzmu jest wyższy niż w populacji ogólnie, po drugie poziom egocentryzmu i skupienia na własnych pomysłach, na własnych planach jest tak duży, że każdy ciągnie w swoją stronę. Dlatego stada nie mogą się składać z dużej ilości indywidualistów, ale muszą mieć indywidualistów, którzy wyznaczają kierunek, wyznaczają normy, wyznaczają trendy, sprawdzają nowe lądy. Dlatego mi jest bardzo bliska hipoteza genu neandertalskiego, bo neandertalczycy w przeciwieństwie do homo sapiens byli takimi introwertycznymi autystami właśnie, indywidualistami skupionymi na wewnętrznym, intensywnym przeżywaniu małej ilości bodźców z zewnątrz. Zupełnie inaczej niż homo sapiens, który był nastawiony na duże stada, podboje, czyli ekstrawersję i ekspansję. Ostatnio mi zadał pytanie pan Łukasz Czakowski, to tylko teoria, co ja myślę na temat neuroróżnorodności. Myślę właśnie to. On się mnie zapytał, co z autyzmem, który sprawia, że ludzie mają upośledzone funkcjonowanie. Czy nie sądzę, że ten high functioning autyzm można by było uznać za rys autystyczny, a po prostu autyzm jako autyzm za jednostkę chorobową? I bardzo pięknie zbiegło się z tym, że akurat teraz, w tym czasie, kiedy mam mu odpowiedzieć, robię to szkolenie, bo przechodząc przez nie i mówiąc o nim, mogę jeszcze raz zweryfikować to, co myślę. Po pierwsze, to w ogóle nie ma znaczenia, co ja myślę, w związku z czym staram się o tym nie myśleć. A tak zupełnie poważnie, nie mam zdania i nie mam potrzeby mieć. Ja nie mam potrzeby zajmowania stanowiska i to też jest bardzo autystyczne i równocześnie dość bliskie podejściu naukowemu. Osobiście uważam, że wykreślenie zespołu Aspergera z klasyfikacji medycznej na rzecz zaburzeń ze spektrum autyzmu jest podyktowane powodami politycznymi, poprawności politycznej, jakąś taką wzrastającą lewicową płatkowością śniegu. I uważam, że prowadziło to zamęt, uwsteczniło diagnostykę, uwsteczniło rozumienie tego, czego i tak nie rozumiemy jako ludzkość. I był to zupełnie niepotrzebny krok, natomiast oczywiście jest to moja osobista opinia. W ogóle jest dla mnie dość zabawne i tu mam znowu ten autystyczny po prostu uśmieszek politowania i pokpiwania, że ludzkość, która ani nie potrafi ustalić przyczyny autyzmu, ani nie potrafi ustalić, czym on jest, próbuje go klasyfikować. To jest po prostu zabawne. Bo to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, to jest dzielenie działki we mgle. Nie wiadomo, o co chodzi. Więc zamiast na siłę starać się to określić, to ja bym zmierzała w kierunku absolutnie swobodnych badań, a nie absolutnie zdecydowanych klasyfikacji, które co kilka lat się zmieniają. I tutaj dochodzimy do klasyfikacji. Teraz tylko chwilkę o tym powiem, a już zupełnie o klasyfikacjach w następnym odcinku. W rok po śmierci Hansa Aspergera angielska psychiatra Lorna Wing wyciągnęła tę jego teorię i przywróciła, dała w ogóle światu to nazwisko, nazywając specyficzne objawy, które ona również zaobserwowała, zespołem Aspergera. Ona przede wszystkim była zaangażowana w ten temat, w te badania, bo jej córka miała objawy autyzmu. To Lorna Wing zaproponowała koncepcję spektrum autyzmu i jest autorką określenia jednostki zespół Aspergera. Charakterystyczne cechy zespołu Aspergera, które ona zaobserwowała, które podkreśliła, to przede wszystkim to, że przy klasycznych objawach autyzmu, a więc tym skierowaniu na siebie, w siebie, w głąb siebie, małym zainteresowaniu światem zewnętrznym, rozwój mowy i rozwój poznawczy był dość dobry w tej grupie badanej przez nią, ale były trudności w sferze społecznej, no i w sferze motorycznej. I teraz jest kwestia, słuchajcie, to nie są prawdy obiektywne. To jest bardzo ważne, to jest też moja odpowiedź dla pana Sakowskiego po części. Czy to są trudności w sferze społecznej? Może i trudności, a może to są trudności w sferze społecznej z osobami neurotypowymi. Ja osobiście w grupach składających się z samych autystów żadnych trudności społecznych nie widzę. Jeśli zbierze się kilka autystycznych osób, nawet takich, które nie miały ze sobą do czynienia, to nie ma czegoś takiego jak niezręczna cisza, nie ma czegoś takiego jak rozmowy o pierdołach, żeby o czymś pogadać. Tylko od razu zaczynają dziać się rzeczy lub zaczyna się mówić o rzeczach. Raz, dwa. To, wiecie, na pograniczu kultur autystycznej i nieautystycznej, aspergerskiej i nieaspergerskiej, wydarzają się jakieś takie dziwaczne sytuacje, że nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo jak się zachować, jest niezręcznie, jest głupio, nie wiadomo o czym rozmawiać, ktoś z czymś wypalił. No, autystyków nie bardzo jest coś takiego, że ktoś z czymś wypalił. Im bardziej ktoś wypali, tym zazwyczaj jest to ciekawsze. I natychmiast podchwytywana. No i trudności w sferze motorycznej. Owszem, znamy dzisiaj coś takiego jak zaburzenia integracji sensorycznej. To jest dość niefajna, nieprzyjemna sprawa. Natomiast zaburzenia integracji sensorycznej po pierwsze maleją i wzrastają nie tylko od wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, tak, treningu integracji sensorycznej i tak dalej, ale również w zależności od ogólnego nastroju, od diety i stąd nie bardzo wiadomo, na ile problemy sensomotoryczne autystów są spowodowane tym jakimś niedorozwojem układu nerwowego, a na ile czynnikami zewnętrznymi, które dla ludzi NT, czyli homo sapiens, tych bardziej homo sapiens, nie są tak problematyczne. Żeby to stwierdzić na pewno, to musiałyby być szeroko zakrojone badania, które prowadzone w tym kierunku nie są. Druga sprawa. Autyści, po prostu to widzę, tak? W swojej pracy i po sobie, my później dojrzewamy. Jeśli później dojrzewamy, to znaczy, że nasz układ nerwowy też dłużej dojrzewa. Czy to jest niedorozwój? Czy homo sapiens, już mówiąc teraz ogólnie, człowiek, tak, ze swoim niemowlęctwem jest niedorozwinięty względem na przykład kozy, która się rodzi i natychmiast staje na nogi i w zasadzie jest gotowa do samodzielnego życia, a człowiek leży prawie rok i robi pod siebie? Czy to na pewno jest niedorozwój? A może to jest dłuższa inkubacja układu nerwowego? Nie ma badań na ten temat, takich, które by jednoznacznie na to odpowiedziały. Dzisiaj już w ogóle wiemy, że zaburzenia SI, zaburzenia integracji sensorycznej nie są w klasyfikacji medycznej objawami osiowymi autyzmu. Wiemy również, że w zasadzie każdy autysta to ma. Moja psychiatra, pani Anna Wołkanowska, mówi o autyzmie w bardzo fajny sposób. Mówi tak. Jeśli jedna część mózgu zajęta jest czynnościami genialnymi, to druga już naprawdę nie może być zajęta czynnościami chociażby na poziomie normy. I to jest kwestia w ogóle światopoglądowa. Co my uznamy za normę, a co nie. Ogólna koncepcja neuroróżnorodności uważam, że tak, popłynęła w bardzo takie lewicowe klimaty. I to jest w ogóle temat, nawet nie na ten kanał, tylko na kanał Desintegration of the Systems of Illusion i pewnie się tym z Remigiuszem prędzej czy później zajmiemy. Natomiast nie uważam, żeby choroby takie jak schizofrenia czy głęboki autyzm, czyli takie zaburzenia, głęboki autyzm, czy takie właśnie choroby jak HAD, żeby dobrze było to wszystko wrzucać do jednego wora neuroróżnorodność. Uważam, że zespół Aspergera to jest funkcjonowanie tak dobre, że mówienie o tym jako o zaburzeniu jest światopoglądem. Jest to zaburzenie, kiedy mamy światopogląd, że normę stanowi większość. Ale jeśli mamy światopogląd mocno ewolucyjny, czyli normę stanowi przystosowawczość, to nie ma powodów uważać zespół Aspergera za nieprzystosowawczy, a więc nie za normę. Po prostu nie za normę większości, ale za normę w stadzie. I wracając. Lorna Wing wyróżniła następujące charakterystyczne cechy zespołu Aspergera. Naiwne i uległe i nieodpowiednie zachowanie. Naiwne. Tak, my mamy w ogóle inną konstrukcję moralną. Moralno-logiczną. My jesteśmy bardzo logiczni, w związku z czym bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że rzeczy niemoralne są też nielogiczne, bo są nieopłacalne dla jednostki, ponieważ zaczyna ona na przykład żyć w świecie, w którym musi cały czas kłamać, a to jest niewygodne. Ale oczywiście to nie jest objaw osiowy. Zdarzają się wśród nas prawdziwi psychole. Według teorii Simona Barona-Cohena w ogóle autyści są psychopatami, tylko raczej rzadziej negatywnymi niż pozytywnymi. Natomiast zdarzają się oczywiście wśród nas też absolutni psychopaci i tak jak we wszystkim jesteśmy bardziej, tak i w psychopatii i w byciu złym też jesteśmy często bardziej od przeciętnego człowieka. Naiwne, owszem, mamy ten brak teorii umysłu, który sobie musimy wypracować, aczkolwiek moim osobistym zdaniem brak teorii umysłu dotyczy większości ludzi. I o ile autyści potrafią to przekroczyć dzięki wiedzy, o tyle widzę, że większość społeczeństwa nie jest w stanie tego przekroczyć. I Nie wiem, czemu się uwzięto, że to u nas są jakieś braki w teorii umysłu. No mówię to po prostu jako pracownik społeczny. Uległe i nieodpowiednie, w sensie nieadekwatne zachowanie, tak? No, to, czy ono jest odpowiednie, adekwatne, to ustala większość. Posługując się niegrzecznym bomotem, jedzmy gówno, miliardy much nie mogą się mylić. Można tak na to spojrzeć? Można. Uległe? Tak. U dzieci szczególnie. Dlaczego? Z powodu zaufania, ciekawości i potrzeby dłuższego zastanowienia się, jak zareagować. Ale dlaczego my mamy, mówię to teraz nie z naukowego punktu widzenia, tylko wewnętrznego POV autysty. Dlaczego my tak długo reagujemy? Dlaczego my się musimy tak długo zastanowić, jak zareagować? Dlatego, że my rozważamy wszystkie aspekty głęboko. Głębokie, skrupulatne myślenie wymaga czasu. My nie jesteśmy zbyt skłonni do kierowania się heurystykami. To też czyni nas indywidualistami, tak? No bo niełatwo jest kierować tłumem złożonym z ludzi, którzy długo się zastanawiają, co robią, dlaczego, zanim coś zrobią. Koszmar totalitarysty. Trudności z nawiązywaniem relacji. No tak jak mówiłam, tu jest znowu ten prymat większości, który mówi, że to są trudności. A druga kwestia, nie wiem jak Wing to badała, nie wiem jak wyglądały te badania, czy tam obserwacje, ale jeśli wzięła grupę osób z zespołem Aspergera, wzięła je na badanie, to one czekały na to, co mają robić, na instrukcje, obserwowały to, co badacz prezentuje i no nie wiem, no my jesteśmy w takich sytuacjach nastawieni z zainteresowaniem na to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, a nie na jakieś spontaniczne zachowania spoza sytuacji, w której uczestniczymy, tak? Wzięła bandę kujonów i mówi, że oni są nieskłonni do nawiązywania relacji. Tak, bo banda kujonów będzie skłonna do uczestniczenia w tym, czego chce od nich badacz. Jeśli powie, że nie bada, jak oni nawiązują relacje, to oni po prostu tych relacji nie będą podejmować. Będą oczekiwali na informacje, pytania, zadania. Ja w swoim życiu poznałam całe mnóstwo ludzi, i się z nimi zaprzyjaźniłam, łatwo weszłam w relacje i to wszystko się okazywało, byli ludzie z zespołem Aspergera. Tak się wchodziło w te relacje. W klubie na imprezie ja zawierałam znajomości, które toczyły się tak, że ja po prostu z kimś spędzałam cały dzień, potem następny i to już tak szło. Z osobą lub z grupą osób. Tak, my się do tego stopnia wyłapujemy, że na imprezie, na której jest 200-300 osób, my siebie zauważymy, my do siebie zagadamy i my wyjdziemy razem z klubu. Więc te trudności z nawiązywaniem relacji to jest bardzo błędny, laboratoryjny, niezbadany, niesprawdzony mit. Mit tego właśnie światopoglądu, w którym większość jest normą. Specyficzna mowa z powtórzeniami, oj tak, to jak najbardziej. Zwróćcie uwagę, że osoby z zespołem Aspergera albo mamroczą jak roboty, albo ich ekspresja jest bardzo duża, bardzo wyraźna. Mi na przykład bardzo często są zarzucane nadmierne emocje, kiedy mówię. Bardzo często w ogóle wtedy, kiedy ja ani tych emocji nie odczuwam, ani co więcej, ja później tego słuchając ich nie słyszę. Ja słyszę fajną ekspresję, wyraźną, ciekawą, słyszę melodykę i słyszę różne naleciałości. To znaczy, ja na przykład, kiedy oglądam swoje stare filmy, odsłuchuję z jakiegoś tam powodu, to są okresy, że ja słyszę, że mówię jak jakaś osoba, ale z którą niekoniecznie akurat wtedy miałam jakiś bliższy kontakt i mnie to denerwuje, na przykład nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Jest to mowa, która nam się podoba i przez to też często jesteśmy znakomitymi aktorami i znakomitymi wokalistami i jesteśmy podziwiani przez osoby neurotypowe. Nas się dobrze słucha bardzo często. Wy akurat nie wiecie, przynajmniej ci z was, którzy nie oglądają kanału od początku, wy nie wiecie jak ja mówię. Ponieważ ja w którymś momencie zaczęłam montować swoją mowę, pomyślałam, że montaż mowy będzie korzystny. Ja przyspieszam swoją mowę i ja wycinam pauzy. W wersji kanału dla wspierających ja wycinam tylko długie pauzy, nie montuję całej mowy, ale też ją przyspieszam. Ale tam już bardziej możecie zobaczyć, jak ja mówię naprawdę. I w różnych okresach swojego życia różnie mówię. W różnych melodykach, w różnych rytmikach. Różne są te przerwy. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, jeśli kogoś interesuje język, mowa, wyrażanie się. Bo jest to bardzo specyficzne. Ale czy ja się różnię od przeciętnego Europejczyka bardziej niż ode mnie i przeciętnego Europejczyka różni się Azjata? No nie wiem. Nie wiem, to też jest niesprawdzone, nieustalone i można sobie tylko gdybać. A wydawanie jakichś osądów będzie tylko i wyłącznie opinią, światopoglądem, a to wiadomo, każdy ma swoje. Znikoma zdolność komunikacji niewerbalnej. No, znowu porozumienia się z osobami, które nie są autystyczne. W grupie autystów zachwyty, śmiechy, rozczulenia, sympatie do mimiki i gestykulacji innych osób są ogromne. My jesteśmy bardzo miniaści. Nam się często zarzuca, zobaczcie, z jednej strony nam się zarzuca za małą ekspresję niewerbalną, a z drugiej za dużą. Równocześnie niemalże. Może ona jest mniejsza tam, gdzie u was jest większa i odwrotnie. Może jest po prostu inna. Dlatego właśnie uwielbiacie nas podziwiać. Dlatego my mamy taką charyzmę. Dlatego my jesteśmy tacy charakterystyczni, zapamiętywalni. Równie dobrze można by, moim zdaniem, uznać, że osoby neurotypowe mają znikomą zdolność komunikacji niewerbalnej z nami. Jest ogromnym błędem twierdzenie, że my nie rozpoznajemy wyrazów twarzy, emocji na twarzach. Nie, my jesteśmy właśnie bardzo miniaści i bardzo zwracamy na to uwagę. Natomiast żebyśmy my dostrzegli w ogóle jakąś twarz, to ona musi mieć w sobie coś. Człowiek musi być dla nas interesujący i jego uroda musi być dla nas w jakiś sposób interesująca, bliska. Ta osoba nie może być nijaka, bo będzie dla nas po prostu jak wszyscy inni. Ja bardzo często mam wrażenie, że ja kogoś znam, w sensie widziałam go, a potem się okazuje, że to jest jakiś typ podobny do innego typu, i tak naprawdę ja mam jakąś gigantyczną rzeszę ludzi funkcjonującą w moim umyśle jako taki, no nie powiem archetyp, ale jeden typ człowieka i dla mnie oni wszyscy są tym samym. I tak, ja prawdopodobnie komunikacji niewerbalnej większości osób nie zauważę, dlatego że ja w ogóle na te osoby nie zwrócę uwagi. Natomiast my jesteśmy świetnymi komediantami, świetnymi parodystami, świetnymi artystami z bardzo intensywną mimiką i gestykulacją i przypisuje nam się właśnie bardzo często zbyt intensywną, zarzuca nam się zbyt intensywną. Więc ta znikoma zdolność komunikacji niewerbalnej jest w moim odczuciu bardzo płytką obserwacją. Koncentrowanie się na danym przedmiocie, niezdarność, trudności z koordynacją ruchów, wady postawy. No to ostatnie to są oczywiście zaburzenia integracji sensorycznej, które faktycznie u nas są częste, bardzo częste. Nie są w kryteriach diagnostycznych, a równocześnie są jakby koniecznością. Jest to przedstawiane jako objaw zaburzenia, bo normalnie, bo właściwie byłoby, żebyśmy się koncentrowali na ludziach. Tylko ktoś musi w stadzie koncentrować się na otoczeniu, na rzeczach, na szczegółach i nawet na ogółach otoczenia. Chociaż akurat koncentrowanie się na przedmiotach jest koncentrowaniem się na szczegółach. Ktoś musi patrzeć, co się dzieje po prostu. Ktoś musi badać dokładnie, w czym się znajdujemy, podczas gdy większość sobie rozmawia i uprawia te kontakty społeczne, które są tą pożądaną normą. A tak, przy naszych zdolnościach poznawczych, możliwościach poznawczych, koncentrowanie się na przedmiotach jest faktycznie bardzo przyjemne, bo my je poznajemy każdym zmysłem bardzo intensywnie. Ale dzięki temu my jesteśmy dobrze osadzeni w rzeczywistości. Potrafimy powiedzieć o rzeczach więcej, a więc prawdopodobnie i więcej zależności wychwycimy. Tych zależności, dzięki którym poznajemy świat, popychamy naukę też do przodu, tak? Zaglądamy głębiej i głębiej. Przyglądamy się bliżej, mocniej, coraz głębiej. To jest właśnie nauka. A także sztuka, medytacja, sztuki walki, mindfulness. To są wszystko rzeczy, które wymagają koncentracji na przedmiocie i koncentracji na tym, co samemu przeżywamy. No i ostatnim, na co zwróciła uwagę Wing, podała jako objawy osiowe zespołu Aspergera, to niezdarność, trudności z koordynacją, wady postawy. To są w dużej mierze zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia napięcia mięśniowego. Przyczyny nie są w zasadzie znane, mogą być różne. Dzisiaj tego w ogóle nie ma w objawach osiowych, w kryteriach diagnostycznych, a równocześnie no to po nas widać, to po prostu po nas widać, że my w specyficzny sposób chodzimy, że mamy niewłaściwe napięcie mięśniowe, jesteśmy niezborni, nieporadni, często nam coś leci z rąk, a równocześnie kiedy się skupimy, wypracujemy sobie orientację na coś, to potrafimy być i w ruchu genialni. Więc ja bym się tutaj znowu odwoływała do tego, co mówi wspomniana przeze mnie moja pani psychiatra. Jeśli część mózgu jest nastawiona na czynności genialne, to ciężko, żeby druga funkcjonowała w normie. I myślę, że ta orientacja wewnętrzna, orientacja na siebie, na przedmioty, na swoje myśli, na to, co daną jednostkę całkowicie pochłania, sprawia, że inne ścieżki neuronalne po prostu nie powstają w taki sposób, jak powinny, ale to jest tylko domniemanie oczywiście, bo nie jest to wyjaśnione. I dochodząc do końca tej pierwszej części, tak jak w tej, tak i w innej, będę odpowiadała na pytanie, co sądzę o neuroróżnorodności. I panu Sakowskiemu odpowiedziałam w ten sposób. O koncepcie neuroróżnorodności sądzę, że jest kwestią polityczną, światopoglądową i filozoficzną. Otóż ludzkość, która ani nie potrafi ostatecznie ustalić, czym są różne choroby i zaburzenia psychiczne, afektywne i rozwojowe, skupia się na tym, co przychodzi jej najłatwiej, na sądzeniu i ocenianiu. Ustalenie, czy coś jest różnorodnością, czy wadą, zamiast ustalenia, czym w ogóle jest, skąd się bierze i na czym polega, jest według mnie po prostu śmieszne i niepoważne, a zatem nie byłoby poważnie zajmować stanowisko. W swojej pracy stosuję dwa kryteria – cierpienia i przystosowawczości. Osobiście jako osoba z zespołem Aspergera nigdy nie cierpiałam przez ten zespół i nigdy nie musiałam nadrabiać niczego względem ludzi neurotypowych, by nie cierpieć samej i by nie musiał cierpieć przeze mnie nikt. Kto nie jest zaburzony psychicznie i lub emocjonalnie, bo tacy ludzie cierpią sami w sobie, więc i inni są dla nich źródłem cierpień. Ani by być przystosowaną do życia lub mieć duży wybór na rynku reprodukcyjnym. Nie uważam, by to samo mogły powiedzieć o sobie osoby z głębokim autyzmem, zaburzeniami afektywnymi, chorobami neurodegradacyjnymi albo z zaburzeniami osobowości. W każdym z wyżej wymienionych przypadków mamy do czynienia z cierpieniem swoim i innych, nieprzystosowaniem do preferowanego przez siebie samego modelu życia oraz ze specyficznymi problemami w tworzeniu relacji romantycznych, partnerskich, czyli po prostu na rynku reprodukcyjnym. I kiedy już zmierzałam do absolutnego końca tego filmu, to Basia Zaręba przysłała mi ten oto obrazek. I on jest w ogóle już zupełnie najlepszą moją odpowiedzią na temat tego, co o neuroróżnorodności sądzę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnej części. Następna część będzie o klasyfikacjach medycznych. Fundacja Przemocni zawsze utrzymywała się z wpłat zadowolonych klientów. Jak się pewnie domyślasz, w tych trudnych czasach tych wpłat prawie że nie ma. Jeśli nie możesz się przyczynić wpłatą do tego, by nasza fundacja dalej mogła pracować, zrób proszę ten drobny gest, który pomoże nam rozprzestrzeniać lepiej nasze treści. Zasubskrybuj kanał, jeśli go nie subskrybujesz. Daj lajka pod każdym filmem, który Ci się podobał. Udostępnij nasz film, jeśli jest on dobrą odpowiedzią na jakiś problem, na który trafiłeś w jakiejś grupie dyskusyjnej. Wówczas przyczynisz się do tego, by zwiększyć nasze wpływy z reklam, które są małe, naprawdę małe, ale grosz do grosza.